Dzisiaj kolejny raz odczytujemy mękę pańską, tym razem w relacji Ewangelisty Jana. Wsłuchajmy się w nią i później rozważymy kilka jej szczegółów. Po wieczerzy Jezus wyszedł z uczniami swymi za potok Cedron. Był tam ogród, do którego wszedł on i jego uczniowie. Także i Judasz, który go wydał, znał to miejsce, bo Jezus i uczniowie jego często się tam gromadzili. Judasz, otrzymawszy kohortę oraz strażników od arcykapłanów i faryzeuszów, przybył tam z latarniami, pochodniami i bronią. A Jezus, wiedząc o wszystkim, co miało na niego przyjść, wyszedł naprzeciw i rzekł do nich: „Kogo szukacie?” Odpowiedzieli mu: „Jezusa z Nazaretu”. Rzekł do nich Jezus: „Ja jestem”. Również i Judasz, który go wydał, stał między nimi. Skoro więc Jezus rzekł do nich: „Ja jestem”, cofnęli się i upadli na ziemię. Powtórnie ich zapytał: „Kogo szukacie?” Oni zaś powiedzieli: „Jezusa z Nazaretu”. Jezus odrzekł: „Powiedziałem wam, że ja jestem. Jeżeli więc mnie szukacie, pozwólcie tym odejść”. Stało się tak, aby się wypełniło słowo, które wypowiedział: „Nie utraciłem żadnego z tych, których mi dałeś”. Wówczas Szymon Piotr, który miał miecz, dobył go, uderzył sługę arcykapłana i odciął mu prawe ucho, a słudze było na imię Malchos. Na to rzekł Jezus do Piotra: „Schowaj miecz do pochwy, czyż nie mam wypić kielicha, który mi podał ojciec?” Wówczas kohorta oraz trybun razem ze strażnikami żydowskimi pojmali Jezusa, związali go i zaprowadzili najpierw do Annasza. Był on bowiem teściem Kajfasza, który owego roku pełnił urząd arcykapłański. Właśnie Kajfasz poradził Żydom, że lepiej jest, aby jeden człowiek zginął za naród. A szedł za Jezusem Szymon Piotr razem z innym uczniem. Uczeń ten był znany arcykapłanowi i dlatego wszedł za Jezusem na dziedziniec pałacu arcykapłana. Natomiast Piotr zatrzymał się przed bramą, na zewnątrz. Wszedł więc ów drugi uczeń, znany arcykapłanowi, pomówił z odźwierną i wprowadził Piotra do środka. A służąca odźwierna rzekła do Piotra: „Czy może i ty jesteś jednym spośród uczniów tego człowieka?” On odpowiedział: „Nie jestem”. A że było zimno, strażnicy i słudzy, rozpaliwszy ognisko, stali przy nim i grzali się. Wśród nich także Piotr i grzał się przy ogniu. Arcykapłan więc zapytał Jezusa o jego uczniów i o jego naukę. Jezus mu odpowiedział: „Ja przemawiałem jawnie przed światem, nauczałem zawsze w synagodze i w świątyni, gdzie się gromadzą wszyscy Żydzi. Potajemnie zaś nie nauczałem niczego. Dlaczego mnie pytasz? Zapytaj tych, którzy słyszeli, co im mówiłem. Przecież oni wiedzą, co powiedziałem”. Gdy to rzekł, jeden ze sług stojących obok spoliczkował Jezusa, mówiąc: „Tak odpowiadasz arcykapłanowi”? Odrzekł mu Jezus: „Jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, co było złego. A jeżeli dobrze, to dlaczego mnie bijesz?” Następnie Annasz wysłał go związanego do arcykapłana Kajfasza. A Szymon Piotr stał i grzał się przy ogniu. Powiedzieli wówczas do niego: „Czy i ty nie jesteś jednym z jego uczniów?” On zaprzeczył, mówiąc: „Nie jestem”. Jeden ze sług arcykapłana, krewny tego, któremu Piotr odciął ucho, rzekł: „Czyż nie ciebie widziałem razem z nim w ogrodzie?” Piotr znowu zaprzeczył i zaraz zapiał kogut. Od Kajfasza zaprowadzili Jezusa do pretorium, a było to wczesnym rankiem. Oni sami jednak nie weszli do pretorium, aby się nie skalać i móc spożyć paschę. Dlatego Piłat wyszedł do nich na zewnątrz i rzekł: „Jaką skargę wnosicie przeciwko temu człowiekowi?” W odpowiedzi rzekli do niego: „Gdyby to nie był złoczyńca, nie wydalibyśmy go tobie”. Piłat więc rzekł do nich: „Weźcie go sobie i osądźcie według swojego prawa”. Odpowiedzieli mu Żydzi: „Nam nie wolno nikogo zabić”. Tak miało się spełnić słowo Jezusa, w którym zapowiedział, jaką śmiercią miał umrzeć. Wtedy Piłat powtórnie wszedł do pretorium, a przywoławszy Jezusa, rzekł do niego: „Czy ty jesteś królem żydowskim?” Jezus odpowiedział: „Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o mnie?” Piłat odparł: „Czy ja jestem Żydem? Naród twój i arcykapłani wydali mi ciebie. Co uczyniłeś?” Odpowiedział Jezus: „Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom.
Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Piłat zatem powiedział do niego: a więc jesteś królem. Odpowiedział Jezus: tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. Rzekł do niego Piłat: cóż to jest prawda? To powiedziawszy, wyszedł ponownie do Żydów i rzekł do nich: ja nie znajduję w nim żadnej winy. Jest zaś u was zwyczaj, że na Paschę uwalniam wam jednego więźnia. Czy zatem chcecie, abym wam uwolnił króla żydowskiego? Oni zaś powtórnie zawołali: nie tego, lecz Barabasza. Barabasz był rozbójnikiem. Wówczas Piłat zabrał Jezusa i kazał go ubiczować, a żołnierze, uplutuwszy koronę ścierni, włożyli mu ją na głowę i okryli go płaszczem purpurowym. Potem podchodzili do niego i mówili: witaj, królu żydowski! I policzkowali go. A Piłat ponownie wyszedł na zewnątrz i przemówił do nich: oto wyprowadzam go wam na zewnątrz, abyście poznali, że ja nie znajduję w nim żadnej winy. Jezus więc wyszedł na zewnątrz w koronie cierniowej i płaszczu purpurowym. Piłat rzekł do nich: oto człowiek. Gdy go ujrzeli, arcykapłani i słudzy zawołali: ukrzyżuj, ukrzyżuj. Rzekł do nich Piłat: zabierzcie go i sami ukrzyżujcie. Ja bowiem nie znajduję w nim winy. Odpowiedzieli mu Żydzi: my mamy prawo, a według prawa powinien on umrzeć, bo sam siebie uczynił Synem Bożym. Gdy Piłat usłyszał te słowa, jeszcze bardziej się uląkł. Wszedł znów do pretorium i zapytał Jezusa: skąd ty jesteś? Jezus jednak nie dał mu odpowiedzi. Rzekł więc Piłat do niego: nie chcesz ze mną mówić? Czy nie wiesz, że mam władzę uwolnić ciebie i mam władzę ciebie ukrzyżować? Jezus odpowiedział: nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci jej nie dano z góry. Dlatego większy grzech ma ten, który mnie wydał tobie. Odtąd Piłat usiłował go uwolnić. Żydzi jednak zawołali: jeżeli go uwolnisz, nie jesteś przyjacielem Cezara. Każdy, kto się czyni królem, sprzeciwia się Cezarowi. Gdy więc Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na trybunale, na miejscu zwanym Litostrotos, po hebrajsku Gabbata. Był to dzień przygotowania Paschy, około godziny 6:00. I rzekł do Żydów: oto wasz król. A oni krzyczeli: precz, precz, ukrzyżuj go. Piłat powiedział do nich: czyż króla waszego mam ukrzyżować? Odpowiedzieli arcykapłani: poza Cezarem nie mamy króla. Wtedy więc wydał go im, aby go ukrzyżowano. Zabrali zatem Jezusa, a on sam, dźwigając krzyż, wyszedł na miejsce zwane miejscem czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. Tam go ukrzyżowano, a z nim dwóch innych, z jednej i drugiej strony, pośrodku zaś Jezusa. Wypisał też Piłat tytuł winy i kazał go umieścić na krzyżu, a było napisane: Jezus Nazarejczyk, król żydowski. Napis ten czytało wielu Żydów, ponieważ miejsce, gdzie ukrzyżowano Jezusa, było blisko miasta. A było napisane w języku hebrajskim, łacińskim i greckim. Arcykapłani żydowscy mówili do Piłata: nie pisz król żydowski, ale że on powiedział: jestem królem żydowskim. Odparł Piłat: com napisał, napisałem. Żołnierze zaś, gdy ukrzyżowali Jezusa, wzięli jego szaty i podzielili na 4 części, dla każdego żołnierza jedna część. Wzięli także tunikę. Tunika zaś nie była szyta, ale cała tkana od góry do dołu. Mówili więc między sobą: nie rozdzierajmy jej, ale rzućmy o nią losy, do kogo ma należeć. Tak miały się wypełnić słowa Pisma: podzielili między siebie szaty moje, a o moją suknię rzucili losy. To właśnie uczynili żołnierze. A obok krzyża Jezusowego stały matka jego i siostra matki jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Potem Jezus, świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło pismo, rzekł: pragnę. Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na chizop gąbkę nasączoną octem i do ust mu podano. A gdy Jezus kosztował octu, rzekł: dokonało się.
i skłoniwszy głowę, oddał ducha. Przyklęknijmy i przez chwilę zachowajmy milczenie. Ponieważ był to dzień przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat, ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem, Żydzi prosili Piłata, żeby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z nim byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok, a natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło pismo. Kość jego nie będzie złamana. I znowu w innym miejscu mówi pismo, będą patrzeć na tego, którego przebili. Potem Józef z Arymatei, który był uczniem Jezusa, lecz krył się z tym z obawy przed Żydami, poprosił Piłata, aby mógł zabrać ciało Jezusa. A Piłat pozwolił. Poszedł więc i zabrał jego ciało. Przybył również i Nikodem, ten, który po raz pierwszy przyszedł do Jezusa nocą i przyniósł około 100 funtów mieszaniny mirry i aloesu. Zabrali więc ciało Jezusa i owinęli je w płótna razem z wonnościami, stosownie do żydowskiego sposobu grzebania. A w miejscu, gdzie go ukrzyżowano, był ogród, w ogrodzie zaś nowy grób, w którym jeszcze nie złożono nikogo. Tamto więc, ze względu na żydowski dzień przygotowania, złożono Jezusa, bo grób znajdował się w pobliżu. Pierwsze, co mnie zaciekawiło, to złe nastawienie Piłata do Jezusa. I poniekąd jest ono oczywiste. Osoby ważne w Izraelu przychodzą i oskarżają go, więc pewnie coś jest na rzeczy. Ale zaciekawiło mnie jego pytanie, czy ty jesteś królem żydowskim? Przecież Jezus nigdy nie obwoływał siebie królem. I bibliści tutaj tłumaczą, że oskarżyciele Jezusa, chcąc przekazać Piłatowi, co mają przeciwko Chrystusowi, nie wystarczy, żeby przetłumaczyli Mesjasz na greckie Christos, czyli pomazany. To dla Piłata nie byłoby żadnym argumentem. Dlatego oni Mesjasza tłumaczą jako króla. I stąd to jest głównym argumentem za tym, aby go pojmać i go zabić. Słowo król jest oczywiście dla Piłata o wiele bardziej zrozumiałe i w świetle prawa rzymskiego grozi za nie kara śmierci. I kiedy sobie tak o tym myślę, to przywołuję te wszystkie sytuacje z mojego życia, kiedy poprzez to, że nie wytłumaczyłem należycie czegoś, nagotowałem sporo bigosu. Właśnie, słowo ma moc. Nim można manipulować, żonglować, ustawiać pod swoją taktykę. Dlatego oskarżenie Jezusa jest kolejną zachętą do tego, aby przyjąć się Jego słowami. Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. W ogóle uważam, że nie ma sensu tkliwie przeżywać Wielkiego Piątku, nawet i całego Wielkiego Postu, przyglądać się wszystkim ranom Zbawiciela, jego upadkom, temu całemu dramatowi, któremu zgotowali, jeśli nie rozprawimy się z kłamstwem. Bo męka Zbawiciela to nie są tylko wydarzenia minione, było minęło, tylko to dalej rozgrywa się w naszych sercach. Tam jest bitwa o prawdę, o to, czy bardziej zaufam Bogu, czy sobie, czy będę żył według ludzkich kryteriów, ziemskich, czy raczej zaproszę do tego wszystkiego Pana Boga. Dlatego proszę Ciebie i też sam będę się o to starał, aby w trakcie tego Wielkiego Piątku uporać się z kłamstwami. Ukrzyżujmy je zamiast Jezusa. Jezus nie przyznał się do tego, że jest królem. Biblia Tysiąclecia bardzo niefortunnie tłumaczy jego odpowiedź jako tak, jestem nim. Te słowa znaczą bardziej, ty to mówisz. Dlatego Jezus dystansuje się od pytania Piłata i nie przyznaje się do tytułu, który jest tam zawarty. Dlatego dzisiaj, w ten Wielki Piątek, zadaj sobie pytanie, od jakiego kłamstwa dzisiaj ja się zdystansuję? Wbrew pozorom, decyzja Piłata, aby zrobić referendum i uwolnić jednego więźnia, była bardzo miłosierna. Pokazuje to jego dobrą wolę i chęć wypuszczenia Jezusa. A dlaczego stało się inaczej? Dlatego, że ludzie wiedzieli, kim był Barabasz. Ewangeliści różnie się o nim wypowiadają, każdy inaczej. Mateusz,
był znacznym więźniem. Marek, uwięzionym z buntownikami, którzy popełnili zabójstwo. Łukasz, był on wtrącony do więzienia za jakiś rozruch powstały w mieście i za zabójstwo. Jan był zbrodniarzem. Wczytując się w jego postać jeszcze wnikliwiej, korzystając z archeologii i kontekstu kulturowego, to okazuje się, że nie jest on takim pospolitym przestępcą, jak wielu na niego patrzy. Dlatego, że określa się go jako kolejnego buntownika o wolność, rozbójnika antyrzymskiego. Zresztą sam jego przydomek, Barabas, jest poniekąd przydomkiem mesjańskim. Dlatego to zmienia całkowicie postać rzeczy, że wybór między Jezusem a Barabaszem nie był tylko kwestią sentymentu, tylko rozumieniem mesjanizmu. Że ci ludzie woleli jako Mesjasza Barabasza ludzkie rozwiązania, a nie Jezusa, czyli wybawienie przez wiarę. I korzystając z tego, my również dzisiaj możemy sobie odpowiedzieć na pytanie, co wolimy? Ludzkie rozwiązania na naprawę tego świata, czy raczej zaufanie Bogu, powierzenie się Jemu i twierdzenie, że On ma ostatnie zdanie w historii. Aby wejść w dramat Wielkiego Piątku, rozważmy szczegółowo wyszydzenie Jezusa. Mrozi w krew w żyłach zapis prawa rzymskiego, który mówił, że biczowany dostawał się pod absolutną władzę swoich katów, że tracił całkowicie status i człowieka, i obywatela. I widać to, bo wykorzystali to żołnierze, którzy okrutnie pastwili się nad Jezusem i nawet organizowali sobie ironiczne scenki. Ubierają go w szkarłatny płaszcz. Najprawdopodobniej był to płaszcz zwany sagum, noszony przez oficerów poza Rzymem i będący częścią wyposażenia wojskowego. Na głowę wkładają koronę, a do ręki trzcinę jako berło. Następnie żołnierze przyklękają przed nim, oddając pokłon i wołając szyderczo: witaj, królu żydowski. Okrucieństwo tego momentu było bardzo duże, z kilku powodów. Przede wszystkim dlatego, że ci, którzy muszą być niewolniczo posłuszni swoim przywódcom, kiedy daje im się trochę władzy nad kimś, kto jest od nich słabszy i w gorszym położeniu, to od razu wzmaga się w nich brutalność. I poza tym nie byli to normalni żołnierze z legionów, tylko to byli auxiliares cohort, czyli tacy, którzy dostali się do rzymskich żołnierzy poprzez werbunek z okolicznych miejscowości. Czyli byli to często Samarytanie, którzy, jak wiemy, nienawidzą Żydów, albo Syryjczycy. I oni byli poddani Rzymowi, a jeszcze bardziej cieszyli się, że mogą się wyżyć na Żydzie. Ewangeliści opisują inne bóle zadawane Zbawicielowi. To, że żołnierze biją go pięściami po twarzy i plują na niego, według Jana, albo uderzają go po głowie trzcinami, według Marka i Mateusza. Jak widać, połączyły się w tym momencie dwie kary. Jedna oficjalna, biczowanie, oraz nieoficjalna, czyli znęcanie się. I od razu przypomina się opis sługi pańskiego z Księgi Izajasza. Tak nieludzko został oszpecony jego wygląd i postać jego była niepodobna do ludzi. Mąż boleści, jak ktoś, przed kim się twarzy zakrywa, wzgardzony, zdruzgotany, spadła nań chłosta. Uklęknij przed krzyżem, sam albo z rodziną, jeśli mieszkasz więcej osób, i potem odśpiewaj lub wyrecytuj Krzyżu Święty nade wszystko, jakże przejmujący tekst pieśni. I potem przetrzyj ten krzyż i go ucałuj. Ten gest odbywa się standardowo w kościele, Wielki Piątek, ale dlaczego nie miałby również być dokonany w twoim domu, tym bardziej, że zostanie ucałowany twój osobisty znak wiary i później będziesz się z nim mijał. To jak spotkasz się z tym wiszącym Jezusem na krzyżu, z Jego wzrokiem, to wtedy uświadomisz sobie, jak wielkie było Jego cierpienie i że właśnie dzięki Niemu możesz otrzymać zbawienie. I dlatego błogosławię Tobie na to ciągłe odkrywanie i pogłębianie szacunku względem krzyża. Niech Ciebie błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Odwagi.